Dobra, stan bicepsa przed walką. Od 1 do 10 szybko. Trzecia panna nie ma zasad. Zawsze łasa na kutasa. Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty z której jesteś? No wiadomo, z której. Ze szkoły Gryfa. Ze szkoły Gryfa. To czemu nosisz medalion z wilkiem? A chuj cię to obchodzi? Ciężkie czasy brałem, co było. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. Dałoby się coś z tym zrobić? Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Klasik. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? No tak. Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Dziękuję za powodzenia. Wyścig, gonitwa. O, tak, zróbmy to. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Zmień na si. Dwóch zawodników startuje równocześnie nie i wykonuje jedno ogłoszenie. Nie wiem co. Może nowa gierka, League of Legends? Geralt z Rivi, na płotce. Ty płotce to chyba się dzisiaj nie chce jechać, nie? Wygrał Geralt z Rivi na płotce! Dziękuję bardzo, dziękuję. To ja. Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Wypatrzcie, zobaczcie jakie to jest zjebane. Jak ja idę wolno, to on też idzie wolno czasami. Kumacie to? No właśnie to jest zjebane w tych wyścigach. Co to jest w ogóle? Jezu, jeszcze jeden? Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? Ty, co jest w ogóle? Patrz, nie ma trasy tutaj. Może tam jakieś dymy były, nie? Nie wiem, ja chyba sobie jadę w swoją stronę, a tamten w swoją stronę. Ja tu chyba byłem już, co? Pojebałem drogi? Bo stary, ta trasa jest jakaś zjebana. Może tam mnie zaczeka. Nie wiem, gdzie ja jadę. Luka Wegelbud jest dobry, ale nie jest niepokonany. Ja właśnie nie porysowałem. Lepiej mieć szorstkie dłonie niż szorstkiego kutasa. Wiesz? O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Doszły do mnie słuchy o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegebuldów. Jesteś zainteresowany, bądź to... Okej. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników. Teraz jest trochę inaczej. Kto to organizuje? Buddha? Będziesz ścigał się z jockeyami od Bedlama i Roywena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Tylko mnie kurwa nie zawieź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Tasak miał nosa, gdy cię werbował. Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Yeah! Straż świątynna! Chodź. Ile? Trzeba stąd wypierdalać, dzięki Geralt. 700? Nie, dobra, spierdalamy stąd. Co jest za dyma? To co my robimy? To też spisek. Oho! Miau, miau. Czy co? Geralt, witaj! No podejdź, mój drogi, nie wstydź. Trochę się postarzała, przepraszam, co? Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Idziesz tędy. Na górę. O, szefuncio, no witam! Winogrona, częstujcie się! Co macie, na co macie ochotę? Jesteś. Rybkę, winogrona? Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc... Dobra, stan bicepsa przed walką. Od 1 do 10, szybko. Poza tym, wiesz, to miejsce szybko. Z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj walka planowała zamach na króla Bridanka.
i szczęcie rebelii. Scena 10, porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. No szczerze, Radowid to tak chuj. Myślałem o tym, co powiedziałeś, że dopóki Radowid żyje, Triss i Yennefer nigdy nie będą bezpieczne. Żebyś wiedział. No dobrze, że się rozumiemy. W takim razie przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Jakiego wspólnika? Rosz? Ty tutaj? Rosz? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Czyli co, wszyscy chcą zajebać Radowida? Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Niby ja. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Rosz. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Wtajemniczyliście redańskiego żołnierza w zamach na redańskiego króla? Widzisz, nawet wśród Redańczyków wielu nie zgadza się z polityką Radowida. A kiedy nawet prości żołnierze zauważają, że coś jest nie tak, to znak, że trzeba działać. No dobra, to w sumie wszyscy chcą go zabić. Dobra, pogadam z Gregorem. Lecim od razu. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. Ale wydaje mi się, że to nie będzie takie proste zabicie Radowida. Od prowadzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy. Szukam Gregora. Ktoś Gregora? Znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivi. Przysyła mnie Dijkstra. Chodź na bok. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Padnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla. Miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Niczym. Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czar. Ja pierdolę, pojebane. Jest to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Chcielibyście, żeby takie prawo było w Polsce na przykład? Że, nie wiem, jak ktoś coś odjebie takiego mega strasznego, to normalnie se wisi na ulicy? Tak nieironicznie byłoby to chyba spoko. Jakby na przykład, nie wiem, jacyś... gwałciciele na przykład, nie? Dajmy na to, kto się jest gwałcicielem. Bo to nie byłoby aż takie złe, szczerze. Czemu służysz królowi, który. Ale to musiałoby być takie, wiesz, takie mocne tego. A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Jak za homoseksualistę wtedy ja bym kurwa wisiał, idioto jebany. To kto wygrał Wiedźmina? To był dobry król. Mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Serio? Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. I to mi wystarczy. Bywaj. Używa Queen. Ja, oni są jacyś mocni. No i są tacy tanki! Ja nie mam tej broni, czy to? Skalowanie mam, no wszystko jest włączone, ale no widzisz, co tu się dzieje. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontar. Pontar? Wóz nie wygląda na uszkodzony. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie, a potem wlókł go po ziemi. Szczerze? Nic nie bije z tego miecza. Wiem, że wybrałem te spele, ale... zaczyna mi się to nie podobać. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But?
Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. A ten co tu robi? Lakierki męskie. To on? Nie, błagam, nie chcę cię zabijać. Skalny troll, ty jesteś kolega. Ja, ty, kolega. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Nie mogę z niego. On mnie tak ściemnia. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rognie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli. Do jaskini. O, tam. Oho. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Jest jakiś Pog na czacie? Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany. Jak człowieki. Zajączyk. Taki słodki. Co tu się dzieje? Co? On uczy ich jakby, tak? To jest manipulacja jakaś. Stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem. Oho. A ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... Na dupie! Buty robi! Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyje! Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj! Ty masz buty! Og nie ma! Rog nie ma! I Bog nie ma! Zrobi buty! To pójdzie. Ale na takie kopyto im nie wejdzie but. Jak oni mają 6 palców. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Na chwilę tylko. Lekko i poszukam. Geralta, dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też. I dla Roga. Szkoda mi. Dla wszystkich. Dzięki, Meksu, do słupka. Dwie pary. Niech idzie. Tylko niech wróci. Nie wróci. Wiedziałem, że z was równe chłopy.
Trzymajcie się! O, masz pojęcie do drogi. Powinieneś się dostać od dzieci. Wiecie, to nie krok. Zatem wiemili są to skłodni. O co chodzi, że ziomek jakiś napisał na czacie, że mam broń chujową stalową? O kurwa, to dlatego ja tak biłem! Ja pierdolę, ja się zastanawiam, czemu ja damage'a nie mam, a stalowa była na potwory czy na ludzi? Ja biłem wszystkich ich, i tamtych, i tych wilków, i te potwory! Przez ostatnią godzinę biłem wszystkich tym mieczem! Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. Nie zrobiłem. Wy zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. Kuba nie chciał. Jest wpisane w kurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Nie chciał. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. Zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. Jak żyjesz? Jak stonka. Siedzę pójdę, cicho, na wrócę chyba nie rzucam pogadam się w oczy i wpierdalam kartofle. No i nie mogę zagrać z nim w gwinta. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam. No, powiem tak. Pytajników już jest coraz mniej, nie? A jeszcze są zlecenia wiedźmińskie. O, no tak. Co to jest? Coś normalna jakaś, czy co? Ale wątróbka jest robiona, co? Jak grasz na najniższym poziomie, to tak jest. Woda, że nie zmienisz na wyższy. Nic tak nie śmierdzi. Polscy są ziemniaki? Krasnoludzki samogon. A to nie są kartofle? Mux został zaatakowany w tym miejscu. Oddaj dokumenty złodzieju. Ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mux twierdzi, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zdzielił mnie butelką w łeb. Teraz już grałeś o nie w karty. Możesz zagrać drugi raz. Przecież nie przegramy. Nie pasuje już tego. O ja pierdolę, co ja super to zagrałem? I tak mam... Musisz mi oddać te dokumenty. S? No i? Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Masz i płać. A pewnie, że zapłacę, nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. Czyli teraz zlecenia wiedźmińskie. Pojeździmy po całym mieście. O, barber! Jak już tutaj jesteśmy? Nożyczki. Dobra, dobrze. Musicie mi pomóc z wyborem. To jest ostatnia fryzura przed spotkaniem z Yennefer, nie? Dobra, walimy brodę. Mam nadzieję, że tego nie spierdolę. O, dobrze. 3 albo 4. Dobra, 4. Włosy muszą być... Ja pierdolę! Gościu się naoglądał hentaja i anime, nie? No i co? Zobacz, jak my wyglądamy przed spotkaniem z Triss. Przecież ona nas na pewno nie przeleci po raz drugi. Dobra, zapytam się koleżanek na Instagramie, jak wyglądam. Co tu się dzieje? Ej, fajnie wyglądam. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesione. Z jaj koguta, powiadasz. A jak? Takiego, co sposobem kwoki drugiemu kogutu kupra nadstawia. Jaje przez owego koguta ulężone musi 101 jadowitych wężów wysiedzieć. Wtedy bazyliszek się z nich wykluje. Co to jest, jakiś Netflix serial reference, czy co? Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak wiwerna. Dość młoda i mizerna, dodam. Głupoty gadacie, toć to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć, jestem tylko wiedźminem. Hola, hola! Jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oho! Oddawaj pieniądze, oszuście!
Oho. Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo... Uwaga! Widać nie tylko bazylisk był udawany, ale i klatka. Oho, widowie, dostałem wypłatę. Ostatnią. Ostatnią w karierze. Karierze. Przygodzie esportowej. A ja dziś dostałem bajkę chleba. Ale timer. Co jest, kurwa? Ty młody. Symulacja. Jak przybieg, to? Inwigilacja. Dostałem bajkę chleba. Jak wyjebał za bramę, co jest? Stary. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki motuzin wilków utłuk. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Zajmę się tym. Nawet nie wiesz, jak ci zazdroszczę. No właśnie, dużo takich słyszałem opinii, że no, że zazdrosz, że pierwszy raz. Ale to właśnie jest to. Jakbym mógł mieć jedną umiejętność w życiu, to chciałbym móc zapomnieć. Nie o byłych kobietach, ale właśnie o takich niektórych rzeczach, które człowiek już przeżył, ale już jakby ich się nie da odtworzyć drugi raz, pierwszy raz, nie? Właśnie gierki, pierwszy raz, może nawet jakieś smaki. Serio. Na przykład chciałbym po raz pierwszy spróbować znowu, zabrzmi to pojebanie, wiem, ale kanapek z musztardem i smalcem. Jezu, pamiętam, polana, ja 10 lat, babcia przynosi kanapkę z musztardą, smalec po ciężkim dniu, zbieraniu truskawek pod jabłonką w Płocku, w gminie, w zasadzie w mieście, Ciechomice, ja pierdolę, to były czasy. I na to jeszcze piecza. O, tu się wspiął, po tej ścianie. Czy ja dam radę wejść po tej ścianie? Tak. Ja muszę się cofnąć. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Skidł te ślady. Ślady są przede mną, a ja patrzę na te ślady jak jakiś debil. Klasik. Ach, te wiedźmińskie zmysły zawodzą mnie dzisiaj. Jeszcze idę tak wolno jak po sznureczku, co? Żeby, nie daj Boże, nie zgubić śladów. Cuchnąć jak gówno biesa. Na jakim poziomie trudności? Wykrzyknik poziom, ale wszystko jest na najtrudniejszym. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. A, to tam! Jasny gwint! Nie, jednak jestem idiotą. Pojebane, mam kropki GPS-a, mapę, oczy i jeszcze kurwa tego nie potrafię znaleźć. Jest, jest. To tutaj. O kurwa. Skoczę tam. Odpalam kota. Matko przenajświętsza, co to jest za potwór? Kiedy chłopiec miał 13 lat, do czasu uzyskania przez królewicza pełnoletności, państwem rządziła rada regencyjna, na czele której stanął Dijkstra Tretogoru. Wiedzieliście o tym? To było mówione na początku. Radowit mimo młodego wieku wykazuje duże talenty polityczne. Panuje zgoda, opinia... Kurwa, zgodna opinia. Jak ja się męczę podczas tego czytania, dlaczego ja tej matury nie napisałem? Jakbym napisał maturę, to bym potrafił lepiej czytać. Nie odblokowałem tego schematu. Pełna zgoda. Nie no, kurwa. To ja jak chyba robię. Czaj, otworzę okno. Przewietrzy się chwilę. Mikrocypkiem się poucz. Ale mikrocypek to chyba ogarnia czytanie, tylko z matmą ma problem. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. Musiał być czar. Który nie rywalizował z biesem o terytorium. Zobądź łajną biesa, żeby zrobić przynętę. Przynęta na czarta. Skąd ja mam to wziąć? Wyjmij mu z dupy. Ja troluję. Szkoda, że nie są świeższe. O! Ale wystarczy na wykonanie babików. Rozlej przynętę wokół wzgórza. Ale rozlałem. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Nie, no taki ładny zachód, że musimy zrobić se fotkę. Ten twój autyzm jest nawet uroczy? Jestem po prostu lekko akustyczny. Miałeś miejsce mocy gdzie? Tutaj? To jest miejsce mocy? To nie jest miejsce mocy. Rolujesz mnie, niziołku. F musisz nacisnąć? To jest przesada, nie? Że ja jestem autystyczny, a wy to wykorzystujecie.
30 minut do statku, spokojnie, zdążymy. Nie odpłynie bez... Co to jest? Ja pierdolę! No chodź. Czekaj! Stop! Przerwę robimy. Bestiariusz. O kur... Ja pierdolę. Nie da się mu nic zrobić. Ty, dobrze się pali. Boli go to. Patrz. Ginie. Ale supeto igni. Miecz jeszcze dostałem. Cwaniacki bolid, no taki ogarnąłem sobie, no co mam ci powiedzieć. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dawaj pijaka. Zlecenie pijak z Oxenfurtu. Dobra, możemy to zrobić, a później statek. Przyszedłem porozmawiać o zleceniu. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurtskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków. Wezmę zlecenie, ale muszę poznać więcej szczegółów. Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Zapytaj naszego konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Daj. O! Może postawisz butelkę ofierze bestii? A opowiesz mi o ataku potwora? Bez kolejnej butelki nie dam rady. Myślę, że powiesz mi wszystko, co chcę. Bez kolejnej butelki. Jak on to robi? Tak i później tak, nie? Tak, powiem. Wychodziłam się tak zrobię na warszawce. Możliwe, że wypiłam trochę za dużo, ale na pewno mi się nie przywidziało. I wtedy coś w zaułku nazwało mnie po imieniu. Było ciemno i nie widziałam tego czegoś, ale to na pewno nie był człowiek. To coś złapało mnie za rąbek spódnicy, ale udało mi się wyrwać i uciec. Tylko tyle? Niewiele widziałaś. Ty też mi nie wierzysz? Pierdol się. Wulgarne te kobiety w tym Oxenfurcie. Jakieś takie niewychowane. Lica kultury, kurwa mać, bez kitu. Nie, no oni znowu mają jakiś do mnie problem. No kurwa! Zapomniałem o tym, no zapomniałem! Coś tam grałem w GTA. Ty jesteś medykiem? Chciałbym obejrzeć ciała ofiar bestii. A tak, jeszcze nie kazałem ich. Co mu się stało z twarzą? Zamierzasz przeprowadzić autopsję? To po prostu jest maska taka, żeby się nie zarazić. A po co? Żebracy i lumpy. Wszyscy śmierdzieli tanim winem. Mogę rzucić okiem na te zwłoki? Nie chcę, żebyś tu się szwendał. Mam wrócić z rozkazem na piśmie? Ja pierniczę jak i na molny. Masz tu klucz do kostnicy. Idź i oglądaj do woli. Ej, powiem wam, że to chyba jest jednak najładniejszy wygląd tego Wiedźmina. Naprawdę wygląda to dobrze. Okej, te włosy są leciutko do zmiany, ale ogólnie fajnie wyglądam. Był zalany i ktoś ściągnął go po bruku. Ma ślady kłów na szyi. Wampir ssał jego krew. Ugryzienie wampira i mocna woń alkoholu, jak poprzednio. Obrażenia na ciele ofiar i zamiłowanie do biżuterii wskazują, że to katakan. Wampir lubi krew. Oho! I to jest sposób, żeby... Widzę, że nasze zadanie to upić się. Ajajaj, tragedia. Najgorsze są takie zadania, gdzie trzeba się upić, żeby dobić targu. Najgorzej. Chcę się uchlać jak świnia, koniecznie tanim winem. Kłopoty z dziewczyną, czy nieudane interesy? Oj to. Żadna z tych rzeczy, po prostu taką mam pracę. Ale należność muszę przyjąć z góry. Dobra, 5 dyszek. Polewaj. Kubek ma być cały czas pełny. Pierwsza panna z wichowaru, zawsze rada iść na siano. Druga panna z wichowaru, daje sam tylko rano. Katakan nie słyszy, spróbuję kawałek dalej. Trzecia panna nie ma zasad, zawsze łasa na kutasa. Degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze już, dobrze, dobrze.
Czuję twoją krew. Chodź tu, wywłoko. Co, kurwa? Będę pił twoją krew. Chodź, nie pierdol. Jestem. Tu jestem. Jesteś. O kurwa, tu jesteś! O nie! Gdzie jest ten przeklęty katakan? Kieruje się do chatki nad rzeką. O nie! Wam muszę wejść do góry. Skakuję tam! Odejdź, póki jeszcze możesz. A bez Queen, bez Queen, bo przecież się popłaczesz, jak użyję Queen. Ooo! Jezu! Muszę iść pod ten cek gryfu? Witam, przyszedłem odebrać nagrodę. Zabiłem potwora. Zabiłem potwora, który mordował mieszkańców. Najważniejsze, że szlak go trafił i chwała ci za to, Wiedźminie. Dobra, za 9 minut jest statek. Zaraz kupujemy bilecik, no. Monikora ta jedyna i pragnę i chcę, no bo ona jest najlepsza i każdy to wie. Monikora słodkie imię, kijemny babiu.